Cześć, siemanko, jestem Titi, a dzisiaj wrócimy sobie do serii 2 w 1, w której pokazuję wam dwie wyśmienite bitewki. Zaczniemy z początku od wyniku o niebo gorszego, bodajże 5800 uszkodzeń na panterze drugiej. Wynik całkiem spory jak na 8 poziom, a potem zobaczymy kolegę w niemieckim bulldogu, który zrobił ponad 6200 uszkodzeń. Warto obejrzeć? No oczywiście, że warto, ponieważ no 6000 nie robi się codziennie, szczególnie na 8 pierze. Zapraszam do oglądania. Jak już wcześniej wspominałem, jest to bitewka na panterze drugiej w wykonaniu kolegi Chinik z klanu Phoenix, ale przez dwójkę. Mapa, nie wiem czy jest przyjemna dla tego czołgu, ponieważ nigdy nim nie grałem. To dosłownie nigdy, więc nie wiem co ta maszynka potrafi, ale jednak skoro kolega zrobił aż tak niesamowity wynik, no to chyba oznacza, że jednak coś tam umie. O, spotykamy już na dzień dobry Komecika, który wyjechał strasznie pewnie. Z tego co widzę mamy całkiem fajne kąty opuszczenia, działa, chociaż jak mówiłem, nie znam się na tym czołgu. Może to tak chyba ująć. No i doimy tego kometa, włączyliśmy sobie adrenalinkę, bardzo dobry pomysł. Teraz niemiecki bulldog i kolega, sądzę, że słusznie tutaj raszuje tego bulldoga. On na szczęście tylko w gąskę nas trafia. Chciałem też powiedzieć, że ten czołg jest całkiem naprawdę fajnie opancerzony, szczególnie po buffie, który nastąpił w aktualizacji 4.2.3 jakoś tak. Widzicie, ten bulldog odbił się już od nas 4 razy, więc całkiem nieźle, czy tam... Nie, on odbił się od nas 3 razy, do komet odbił się jeszcze od nas 2, więc łącznie mamy, no teraz mamy już 1000 zablokowanych uszkodzeń. Komet buduje, my go dobijamy i tam jest jeszcze T71. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego kolega nie naprawia sobie działa. No bo po co? No po co w tym momencie, skoro... I tak mamy walkę krótką, a mamy, chciałem zauważyć, tylko jeden zestaw naprawczy, więc nie sądzę, że po prostu kolega sobie poczeka, aż będzie miał pewność, że w razie czego zdąży się naprawić. Wynik bitwy 3-3. Na koncie już 3000 obrażeń i 1000 zablokowanych, a HP nadal pełno. Teraz może pokażę wam tutaj parametry tego pojazdu. Jak widzicie, ładujemy 5,5 sekundy, co jest chyba całkiem niezłym wynikiem, ponieważ strzelamy za 225. Czołg jest spory, nie ma co gadać, ale HP też wcale nie jest mało. W dodatku, jak mówiłem, mamy ciekawy, całkiem ciekawy pancerz. Oczywiście jeśli chodzi o medy i lighty, no bo wiadomo, niszczyciele czołgów to raczej nie będą miały z nami większego problemu. My teraz Tygrysa dwójkę. Jak widzicie, już kolega sobie naprawił. No nawet z Golda ledwo co jesteśmy w stanie przebić tą niemiecką maszynę. A tutaj proszę, 2-5-2 u bokiem, na spokojnie możemy go wydoić, szczególnie, że mamy adrenalinkę. Na koncie już 3000 obrażeń. Jednak nie, bo jest, się odbijamy. No i no niezbyt ciekawie, ten Tiger drugi niedługo na nas wyjedzie. O właśnie, na szczęście on ma stokowe działo chyba. Dobrze, że on nas nie przebił, to tyle tylko powiem. Mogłoby być nieciekawie, naprawdę nieciekawie. No ten Tiger 2 no niestety nas goni, tutaj też jest IS. Myślę, że my będziemy chcieli jakoś wjechać, przecież tutaj nie da się wjechać. Niestety mamy troszeczkę lagi, albo to błąd powtórki, nie wiem. Teraz będziemy strzelać sobie tego Isa. On z Golda się odbija. No, szczęście. Nie ma co mówić, troszeczkę szczęście. Chociaż wiadomo, że on źle po prostu przyniósł. Teraz my strzelamy mu w działo. No niedobrze, bo on może nas na, no niby 3 strzały z Golda, tak? Więc no spokojnie powinniśmy go wydoić. Tak jak mówiłem, Isa nas przebija, ale nie powinien nas zabić. 2 strzały i po nim. Jeszcze 2. Skoczył na, jak na wariata. Niestety, no troszeczkę się opóźniliśmy tutaj z strzałem, ale na szczęście on nie zdążył przeładować. Byliśmy przez chwilę sami na 3.
252 jest tam gdzieś w miasteczku, wiemy, że walczył. Teraz prawdopodobnie pojedziemy sobie po Tygrysa drugiego. I czy to wygramy? No, zobaczymy. Oj, 252 na dupie. Na szczęście nie zdążył w nas strzelić. Tiger drugi też tam gdzieś jest. Kręcimy bączki, tak żeby no, nie mogli nas rywale dobrze przycelować. No i chciałem zauważyć, że ta sytuacja jest dramatyczna, no nie ma co się oszukiwać, tak? 252 na 1200 HP, on wcale papierowa nie jest. Tiger 2 tak samo, jak sami widzieliście, nawet na goldzie mieliśmy problemy, żeby cokolwiek z nim zrobić. Teraz powinien pojawić się Tiger tutaj, o, na 6 jest tyłem, kolejne lagi. I teraz możemy sobie go na spokojnie wydoić, chociaż boję się, że 252 tutaj gdzieś niedługo dojedzie. Chyba uda nam się wydoić tego Tygrysa, ponieważ nie dość, że on się od nas odbił, też ma nas na dwa strzały. Dostał w magazyn amunicyjny, a to znaczy, że bez problemu możemy go wydoić. Wyjeżdża 252 i niestety to jest koniec naszej przygody. Wynik bitwy 5820 uszkodzeń. Czyli bardzo dużo, szczególnie jak na ten pojazd. Nie patrzyłem, który to jest wynik z Call of Fame. Właśnie, nie patrzyłem, ale zaraz wam tu coś wkleję, albo momencik, chwilka. Sprawdzimy sobie tak na szybko. Ósemki, niemieckie, czołgi średnie, okej. Okay. Pantera druga, proszę. To jest pierwszy wynik Hall of Fame, za co koledze bardzo gratuluję. Zrobiliśmy o jeden strzał więcej, na szczęście się udało, niż drugie miejsce. No naprawdę, wynik bardzo ładny, za co koledze jeszcze bardziej gratuluję, chociaż no niestety nie udało nam się tego wygrać. No wtedy może było z 7000 obrażeń, ale nieważne. 6000 to i tak dużo. Więc teraz przechodzimy już do drugiej bitewki. Następna powtórka, jak wcześniej zapowiadałem, jest na niemieckim Bulldogu, który chyba nadal jest dostępny w sklepie za 8000 zł, czy jakoś tak. Losowanie na mapie Normandii, niestety są aż 3 dziewiątki, co nie jest dla tego czołgu ciekawe, ponieważ ten pojazd lubi szczególnie czołgi bez pancerza, chociaż okej, trochę. Tu jest Leopard, Standard B i Pantera, RHM. Tutaj zaczynamy od strzału w KW-4, niestety bez uszkodzeń. Bardzo ładny strzał w Leoparda. I jest, niestety jest pudłowa, troszeczkę tutaj się koledzy blokują, ale nieważne. Teraz Pantera. No, opuszczenie działa pozwala nam na taką grę. No tutaj kolega troszeczkę się zagapił, ponieważ spokojnie mogliśmy uniknąć tego pocisku. To KW-4 spudłowało, ale niestety nasza pena nie jest wystarczająca, żeby klepać bezkarnie te czołgi po garnku. Chociaż okej, kolega nawala za peków, co nie znaczy, że na goldzie będzie wchodziło od tak. No, szczególnie jeśli nie będziemy trafiać. Troszeczkę chyba według mnie kolega gra zbyt agresywnie, zbyt no, niedokładnie, tak? Widzicie, że te strzały no, nie wchodzą tak, jak wchodzić powinny. Wystrzeliliśmy już 10 razy, może 7, nie wiem, nie liczyłem. A mamy tylko 2 strzały z uszkodzeniami. Więc jak się udało zrobić te 6000? Pewnie zaraz się przekonamy. Kolejny strzał, kiepski. Teraz wjeżdżamy na dupę KW-4. Aspenom 105 na heku, bez problemu możemy przebijać jej tył. No, 320 to jednak sporo, szczególnie kiedy losuje aż 400 uszkodzeń. Mamy STI na naszych tyłach. No, nieciekawy przeciwnik, on jest stokowy. Dobra, nieważne. Teraz KW-4 i dobijamy. Wiadomo, że STI strzeliło. Pokusiłbym się o strzały w tył, ponieważ nie, jednak nie. Myślałem, że wchodzi, ale niestety nie. Kolega mierzy w wieżę bardzo sprytnie, ponieważ no jak sami wiecie, tam jest magazyn amunicyjny. Nie, to no tak myślałem, że chociaż tutaj wątpię, żeby to weszło w to miejsce z HEK-a. O proszę, jednak wchodzi, po prostu wcześniej kolega jakoś źle wymierzył, chociaż wiadomo, że to jest stokowa wieża i no, zdecydowanie łatwiej jest przebić, tak?
Mam już 3200 obrażeń, czyli i tak sporo jak na 8 tiery. Teraz standard tył, piękny strzał THX, jak mówiłem, robią swoje. I teraz dobijemy go sobie. Okej, okay. Wieżna z Pantera, no jak sami wiecie, bardzo groźny przeciwnik. I teraz musicie sprawdzić, jak czuł się tamten Bulldog w poprzedniej bitwie. Nie wiem, dlaczego on aż tyle razy się od nas odbił, chociaż widzicie pancerz tej panterki, tak? Tak naprawdę bezkarnie możemy mu tylko strzelać w dolną płytę. I jeśli troszeczkę się skontuje, no to już boczki są bez problemu do przebicia. Nie wiem, co ta panterka robi. Ten gracz zachowuje się, jakby był botem. No, tak, no tak to wyglądało, prawda? Dziwne, okej, dziwne. Ale na szczęście go dobijamy. I teraz lecimy po Isa trzeciego. Dzisiaj tutaj był jeszcze Erhem, który może nas sięgnąć na hita. No chyba, że strzeli i jest na ogryzku. Więc wyjeżdżamy na pełnej, dobijamy go. I teraz ten IS-3. Nasz IS-3 jest na 86 HP. Nasz STI na 26. My mamy aż 800, czyli jesteśmy na no, dwa dobre strzały, tak? Ewentualnie trzy. Oj, pudło niestety. Myślę, że kolega teraz w tym misie trzecim, ale robi głupotę. No, szczerze, tak? No trochę głupio. No, myślę, że kolega powinien najpierw zabić tego przeciwnika, który ma mniej HP, a nie zabierać się za nas. Bo właśnie w ten sposób STI na szczęście myślę, że nie zdąży nas dojechać, ponieważ by tylko nam ukradł damage. Tak jak to zrobił ten IS-3 nasz przed chwilką. Oj, dojeżdża to STI. No, jeszcze jeden strzał. Jeszcze jeden. Odbijamy się. STI pudłuje. Oj, kolega, widać, że troszeczkę zasłaniał, ale wiadomo, no, chciał zrobić fajny wynik. I fajny wynik robi. 6300 obrażeń, ależ te bitewki były dynamiczne, naprawdę. Oczywiście MK, 5 fragów, bardzo fajny zarobek. No i gratuluję koledzy, ponieważ jak już chyba wcześniej też wspominałem, takich bitew no nie robi się na co dzień. Oczywiście muszą się też trafić wyjątkowo głupi nieprzyjaciele i średnio ogarniający nasi. A teraz skoczymy sobie do sklepu, bo jestem ciekaw, ile ten bulldog kosztował, o ile... A, on kosztuje 42 zł, przepraszam, pomyliło mi się. I czy opłaca go się kupić? Tak, oczywiście, że tak. Premka 8 poziomu, całkiem fajnie zarabiająca, ma chyba tam 140-150% zarobku. Całe wyposażenie, razy 5, 14 dni konta premium, 500 kredytów i awatar, to jest naprawdę, naprawdę fajny zestaw. Myślę, że jednak podczas publikacji tego materiału już go nie będzie w sklepie. No ale cóż, jeśli mogliście, to kupiliście. No, 42 zł to wcale nie jest dużo. Więc to już by było na tyle. Ja gratuluję oczywiście obu kolegom. Pamiętajcie, żeby zasubować mój kanał, wbijcie oczywiście na Discorda, bo tak jak już wcześniej mówiłem, no mamy już 400 ludzi, a niebawem zbliżamy się również do 300 subskrybentów. I tak jak już mówiłem, no, powtarzam się, zrobimy może jakiś giveaway albo konkurs. To się jeszcze zobaczy. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!